emocje były, no ale były te pozytywne emocje, które na pewno mnie nakręcały. Była agresja. No a coś się oczywiście nie udało. No wynik 13-09, nie dużo zabrakło do finału. No ale co mam zrobić? No trzeba się z tym pogodzić, głowa do góry i no, trzeba się przygotowywać do następnych startów. No i poprawiać te błędy, które dzisiaj miały miejsce na starcie. No jest szansa, że Polski Komitet Olimpijski będzie brał będą patrzeć na ranking światowy. Ja też mam minimum z zeszłego roku i byłam też w pierwszej 16 na Mistrzostwach Świata, więc na pewno jest szansa, żeby pojechać, no ale trzeba się też mieścić w tym rankingu światowym. Mam nadzieję, że ten wynik, najlepszy wynik w tym sezonie, który pobiegłam, da mi ten awans. A jeżeli nie, no to trudno, no trzeba trenować dalej. No i za 4 lata dopiero Tokio.